Zobacz, Marcin, na tym planie widać, jakie prace remontowe będą przeprowadzone w domu. Dzisiaj firma budowlana postawi nam nowe ściany. Będziemy też mieć nowe okna, ale zanim przyjadą tu budowlańcy, musimy wszystko przygotować. Zaczniemy tutaj. Trzeba zburzyć te ściany. Okej, z tym nie będzie problemu. W takim razie bierzmy się do roboty. No dobra, do roboty. Mamo, naprawdę musimy pakować wszystkie nasze rzeczy? Tak, Lenko. Trzeba to wszystko wynieść z pokoju. Tutaj wszystko będzie przebudowane, a twój nowy pokój będzie na drugim piętrze. A gdzie będzie mój pokój? Też na drugim piętrze. Tam, gdzie tata i wujek Marcin teraz pracują. Muszę iść zobaczyć. Co? To ma być mój pokój? Taki malutki? Nawet nie ma w nim okna. Aniu, zacznij w końcu pakować swoje rzeczy. Dobrze? No chodź, pomogę ci. Nie, ja się nie pakuję. Chcę zostać w tym pokoju. Tu mi się podoba. Och, Aniu, rozumiem, że przyzwyczaiłaś się do swojego pokoju, ale przecież nigdzie się nie wyprowadzamy. Nadal będziemy mieszkać w tym samym domu. To po co ten remont? To takie głupie. Zobaczysz. Po remoncie będzie tu o wiele ładniej. Salon, jadalnia będą jaśniejsze i bardziej przytulne. No dobrze, trzeba znieść te pudła na dół. Co mi po jasnym salonie, skoro ja będę musiała mieszkać w ciasnym pokoju? Jeszcze nawet nie wiesz, jak twój nowy pokój będzie wyglądał. Właśnie, że wiem. Już go widziałam. Jest okropnie mały. Dziewczynki, idźcie teraz do cioci Sary. Tutaj za moment będzie straszny hałas i mnóstwo kurzu. O nie, ale Misiu i Laleczka idą ze mną. Cześć! Cześć, wejdźcie. Niezłe u was zamieszanie, co? Tak, niestety. Cześć, Maja. Fajnie, że możemy się dzisiaj z tobą pobawić. O tak, Maja też się bardzo cieszy. A gdzie Pawełek i Aleks? Od rana stoją przy oknie w salonie i przyglądają się pracom budowlanym w waszym domu. Bardzo by chcieli pomagać. Cześć, Paweł! Cześć, Aleks! Cześć! Maju, poczytamy książeczkę? Tak! To jest kaczuszka. Kaka! Tak, Maju, kaczuszka. A to kurczątko. Pipi! Tak właśnie robi kurczątko. Aniu, nie chcesz pooglądać z nami książeczki? Nie, nie chce mi się. Popatrz na to! Wow! Mój pokój był taki fajny, a nowy będzie strasznie mały. Nie będę się miała gdzie bawić. Świetnie ci idzie, Maju! Cześć! Już prawie skończyliśmy. Ania i Lenka mogą przyjść i zobaczyć. O, nie mogę się doczekać. Ania cały czas śpi na kanapie. Mam nadzieję, że nic jej nie dolega. Ojej! Zaraz zobaczę. Cześć, Maju. Ładnie się bawiłaś z Lenką? Tak. Cześć, chłopcy. Cześć! Aniu, Aniu! Co? Hej, ale z ciebie śpioszek. Wszystko w porządku? Tak. Możecie już wracać do domu. Remont prawie skończony. Chodźcie zobaczyć wasze nowe pokoje. Nie chcę oglądać mojego pokoju. Jest okropny. Co ty wygadujesz, Aniu? Jest piękny. Chodź i sama się przekonaj. Jeszcze się dobrze nie obudziłaś. Zaniosę cię. Dziękuję, Saro, że przypilnowałaś dziewczynki. Nie ma sprawy. Pa, pa. Wow, ale tu się zmieniło. O tak, to prawda. Super! Cześć, tato! Zobaczcie, ile miejsca zrobiło się w salonie i jadalni. Super! I mamy nowe schody? Tak, a kuchnia jest teraz tutaj. Super! Nie mam już siły, żeby rozkładać dzisiaj sofę. Jasne. Sofa może poczekać do jutra. A wasze pokoje są na górze. Zawiążę wam oczy, żebyście miały większą niespodziankę. A potem zaprowadzę was na górę. No i jak? Widzicie coś? Nie! Świetnie! Lenko, twój pokój jest tutaj. O, jaki śliczny! Oczywiście, trzeba tu jeszcze wstawić łóżko. Mam pokój naprzeciwko Elizy, ale fajnie! A twój pokój, Aniu, jest tutaj. Podoba ci się? O tak! Jest okno, a pokój wcale nie jest taki mały. Oczywiście, że nie.
A tutaj jest komoda, w której możesz trzymać wszystkie swoje zabawki. O, jaka fajna! Ale w takim razie, co za pokój ja widziałam wczoraj? Ten, w którym pracowali tata i wujek Marcin? Może to, co widziałaś, to było moje małe biuro, zanim zamontowali w nim okno. A, chyba tak. Oczywiście w domu jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa!